Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Druga runda turnieju w Rumunii, bardzo silny turniej, w którym gra m.in. Dean Clearer, mistrz świata oraz Jan Niepomniachtchi, wicemistrz świata. Gra również Rapport Richard, który mierzy się białym kolorem z Janem Krzysztofem Dudą. Partia bardzo ciekawa, zapraszam do analizy, bardzo pouczająca zresztą. No i muszę tutaj stwierdzić, że... Znaczy, przypomnieć, że bardzo lubię Richarda Rapporta. Oczywiście kibicuję bardzo Jankowi, ale Rapport jest tak kreatywnym zawodnikiem, że on aż wręcz nie może wytrzymać, jak nie zakręci na szachownicy jakiegoś dziwnego debiutu, nie zagra jakoś inaczej, niekonwencjonalnie. Nieprawdopodobnie ciekawie grał z Jankiem. Zapraszam serdecznie. Skoczek F3, tak się rozpoczęła partia. Janek D5, G3, skoczek na D7. Janek też ciekawie rozpoczął tutaj debiut skoczkiem na D7. Wygląda na pierwszy rzut oka dziwnie, ale celem oczywiście czarnych jest zagranie E5, ale ten skoczek właśnie po ruchu D4 zmierza na pole B6. Ciekawe zagranie, to nie pozwala przede wszystkim tutaj białym grać ruchu C4. Rapport nic sobie z tego nie zrobił, zagrał po prostu skoczek na C3, goniec na F5 i skoczek H4. Zobaczcie, piąty ruch, a już się dzieją bardzo ciekawe, oryginalne rzeczy. I to jest fantastyczne w szachach, że zawodnik pokroju 2750 potrafi kreatywnie podchodzić do szachów. To się szanuje, ja to naprawdę bardzo, bardzo lubię. Lecimy dalej. Jest posunięcie E6, to też jest dobry ruch Janka. To nie jest tak, że ta wymiana skoczka za gońca jest jakaś fatalna. Zwróćmy uwagę, że pionki tutaj Janka stoją na białych polach, a jest goniec czarnopolowy, więc teoretycznie stoi to dobrze, znaczy praktycznie również. Więc jedziemy dalej. Hetman, zobaczcie na D3. Niesamowite, ciekawe podejście do pozycji, ale jak widać, nie ma biało-polowego gońca po stronie czarnych, no to sobie tutaj ten hetman zagrał i od razu bezpośrednio atakuje pionkę. Oczywiście jest G6, goniec G2, skoczek, goniec na G5 związanie, goniec G7 i uwaga, hetman E3, szach. No cóż, tutaj trzeba się pogodzić ze stratą roszady, ale strata roszady czarnymi nie jest błędem. Król zagrał na F8, bardzo dobre zagranie. Nie można hetmanem z uwagi na wymianę i goniec D5 i tutaj białe miałoby pionka więcej. Więc w tej sytuacji król F8 jest dobrym rozwiązaniem. I co gra Rapport Richard? Ciekawe, czy zgadniecie, o co chodzi. Uwaga! Skoczek A4. No, niesamowite, ciekawe podejście. Nie jest to ruch, który wygrywa, absolutnie. Ale to powoduje, że przeciwnik wpada... Tutaj mówię o Janku, pewnie w jakąś tam, jakiś tam zamysł. No trzeba tutaj po prostu oryginalnie podejść do sytuacji. Po wybiciu skoczka jest po prostu hetman A3 i przykładowo po hetman E7 po prostu jest wymiana. I ta pozycja byłaby jak najbardziej równa, normalna, na przykład C6 i gramy sobie dalej w szachy. No ale na pewno tutaj białe byłyby zadowolone z parę gońców, ale prawdopodobnie ten goniec tutaj za skoczka też jest dobrym wyborem i gra na różnopolaki. W tym momencie Janek zagrał H6, wtrącił posunięcie, Rapport zaszachował, tutaj hetman E7, no i nastąpiła seria wymian. Po tym ruchu skoczek zbił na B6, goniec wybił, goniec na D5, tutaj białe nie zyskują pionka, żeby była jasność, jest C6, goniec na B3. Po prostu goniec teraz też złapał lepszą diagonalę, ale tutaj Janek wybija na D5, na D4 i po C3 wraca, długa roszada. I to jest równiusieńka pozycja. Nic się wielkiego nie dzieje. Może białe się czują nieco przyjemniej, tak mogę przypuszczać, dlatego że goniec celuje w pionka, król musi go pilnować póki co, no i czarne muszą na pewno rozwiązać ten problem, żeby te pionki same się broniły, czyli ustawić pionki głównie na czarnych polach. Wieża z H na D8. Janek wie, że tutaj jest równo, nie może nic osiągnąć za bardzo w tej pozycji, więc zapewne wymiana wież będzie korzystna. Rapport zagrywa A4. Bardzo chytry ruch. Zresztą to posunięcie przede wszystkim ma na celu łapanie przestrzeni, niedopuszczenie może do B5, aczkolwiek B5 zagrać i tak można. W tej sytuacji Janek wybił tę wieżę i zagrał B5. Wydaje mi się, że tutaj takim może bezpieczniejszym ruchem jest wieża A5, dlatego że po tym posunięciu i na przykład po naturalnym król C2, wtedy B5, żeby nie psuć sobie tych pionków B7
i C6. I w kolejnym na przykład ruchu może Janek się obawiał, że wieża wejdzie na wolną linię i tam coś będzie straszyć, ale tutaj na przykład taki ruch jak F4 byłby bardzo ciekawym zagraniem z opcją wieża H5 i napad na pionka H2. Bardzo ciekawe podejście mogłoby być. Ewentualnie może król D6, żeby trzymać się tego pionka. Ja myślę, że tutaj Janek sobie spokojnie by poradził. Co było w partii? W partii nastąpiło od razu B5, co wiąże się z wybiciem, szach. Białe oczywiście na to brały to pod uwagę. Wymiana wież. Dzięki temu w tej sytuacji mamy różnopolowe gońce. W pionkach jest porówno. No ale mankament czarnych polega na tym, że jednak zdwojone pionki stojące na białych polach mogą okazać się problemem. Ale uwaga, ta pozycja nadal jest równa. Ale jednak białymi gra się ją zdecydowanie wygodniej. Bardzo ładne teraz posunięcie raporta, posunięcie B4. To pokazuje słabość na B5. Ale uwaga, nawet jeżeli białe w tej sytuacji by tego pionka zbiły i miałyby pionka więcej, to nie świadczy o tym, że ta pozycja jest wygrana. Ta pozycja jest równa. Tylko że Janek się teraz myli. Zagrywa G5. Już tłumaczę tutaj, o co chodzi. Przede wszystkim czarne powinny zagrać F4. Może to się wydawać ruchem nadzwyczaj trudnym i dziwnym na pierwszy rzut oka, ale jak przyjrzymy się głębiej końcówce, to czasami lepiej oddać pionka za sporą aktywność i oswobodzenie swoich pionków. Pokazuję przykład, bo uważam, że jest on niezwykle istotny w tej pozycji. Biorę pod uwagę tylko bicie, bo jeżeli to nie nastąpi, to czarne wymieniają i jest tak samo dobrze. Po wybiciu na F4, goniec H4 z atakiem. Jeżeli zagra król, to król się będzie musiał przykleić do pionka. Będziemy mogli wrócić i w kółko to samo, więc F3 nastąpiłoby prawdopodobnie. I po król, przypuśćmy D7, bo tutaj się trzeba trzymać tego pionka blisko. Goniec na przykład na B3 to F6. Jak E3 to G5. Ustawiamy pionki na czarnych polach. Jak na przykład F5, żeby nie wymieniać, to goniec F2. I tu okazuje się, że czarne kapitalnie sobie radzą, bo idą sobie na G1, na H2. Mając pionka mniej, remis jest tutaj, myślę, że kwestią krótkiego czasu, kilku posunięć. No niestety nasz zawodnik zagrał G5 i faktycznie jest to błąd. Dlaczego? Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Raport bardzo dobrze teraz reaguje. Posunięcie F4. Zwróćmy uwagę, że ten pionek blokuje przede wszystkim, bo po wymianie blokuje przede wszystkim kolejne dwa pionki przeciwnika. No i pojawiają się właśnie słabości, które można białymi atakować i to jest problem dla naszego zawodnika. Goniec zagrał na H4, goniec na C2 na pionka, król E6 musi tego pionka bronić, goniec D3. No i ten pionek oczywiście zostanie zjedzony, ale tak jak już mówiłem, niekoniecznie musi to wpłynąć na wynik partii jeszcze. Goniec zagrał na F2 i teraz bardzo dobre zagranie białych, E3. Blokujemy tego gońca i po prostu no, goniec traci jakąś tam pewną mobilność w tym momencie. Pionek B5 nie ucieka. Bardzo ładne zagranie. Tutaj na przykład jakby białe od razu zbiły tego pionka, to goniec G1, H3, B6 i tak naprawdę można podpisać chyba remis w tej sytuacji. Jednakże po E3 tutaj Janek zagrywa H5, król E2, goniec H4, wzięcie pionka nastąpiło, goniec F6, goniec daje szacha, król E7 i król D3. W tej sytuacji Janek zagrywa H4. No, jakby to powiedzieć, nie wydaje mi się, że to jest błąd mimo wszystko, aczkolwiek ciężko doradzić, jak grać dalej to czarnymi, bo czarnymi gra się to zdecydowanie trudniej niż białymi, co już wspominałem, tym bardziej teraz, jak jest pionek mniej. Zerknijmy. Po H4 goniec zagrywa na D5, no B6 nastąpiło i raport zagrywa goniec G2. Ten ruch tak naprawdę nie uważam, że jest błędem. Może coś tutaj silnik widzi lepszego. Sugeruje goniec na B7, ale tylko pewnie dlatego, żeby zagrać goniec C8 i wziąć kolejnego pionka. I zgoda. To się wydaje dobre, ale po król D8 nie widać drogi, żeby tego pionka zdobyć. Więc to, co nastąpiło w partii, uważam, że jest dalej ok. Goniec zagrywa na G7, król C4, król D6, goniec na H3, król broni pionka na F5. I goniec zagrywa z powrotem na F1.
Król e7, goniec g2, znowu król na d6 i król zagrywa teraz na b3. Król e7, c4. No, niby błąd, ale tutaj też chodzi o to, żeby w pewnym momencie zagrać gońcem na h3, król e6 i żeby zagrać e4. Ale nie zawsze to działa, dlatego że w pewnym momencie po prostu goniec zagrywa na h6 i zbija pionka na f4 z bardzo dużym uproszczeniem, więc to nie jest takie proste białymi. C4 nastąpiło, co się wydaje dobrym posunięciem. Goniec na F6, goniec H3, król E6 i teraz E4. Moi drodzy, różnica polega na tym, że goniec z F6 nie może tutaj zaatakować pionka na F4 w sposób bezpośredni. Goniec zagrywa na D4, jest szach i król D6. No niestety to już jest bardzo poważny błąd Jana Krzysztofa Dudy, moi drodzy. Dlaczego? Po odejściu królem na E7... Król na A4, król D8, żeby bronić na C7 pionka B6 i po król B5 jest goniec na E3. W tym wypadku spokojnie tutaj czarne sobie radzą, dlatego że po odejściu gońcem gramy tutaj królem na C7 broniąc pionka. Wymuszone jest teraz F5, bo inaczej jest strata pionka. No i po tym ruchu na przykład król D6, na przykład takie posunięcie i F6. To jest, moi drodzy, remis. Tutaj czarne bez dwóch pionków bez problemu powinny zremisować, bo są różnopolowe gońce, więc czarne powinny dać radę, ale uwaga, zawsze jest ciężej się bronić w takich sytuacjach niż być stroną, która atakuje. W tej sytuacji król zagrał na D6, dlatego jest to błąd, bo jest ruch E5. I tutaj białe po prostu wyrabiają wolnego pionka. Bardzo ważna teraz kwestia, bo goniec grozi na E3, ze zbiciem pionka, więc E6 ze strony raporta. No i to spowodowało, że jest wolny pionek, a żeby wygrać taką końcówkę z różnopolowymi gońcami, trzeba mieć co najmniej dwa wolne pionki. W tym momencie król D6 nastąpiło, goniec na G4, H3. Też sprytne posunięcie, bo następuje wymiana, tylko że po goniec G1 i F5 biciu na H2 jest F6. Janek poddał partię. Zresztą słusznie, bo jest przegrana pozycja, dlatego że tego pionka nie da rady po prostu go wziąć. Nic tutaj za bardzo nie działa, bo zawsze po goniec E5 jest F7, król E7 i na przykład goniec na E6. Wszystko się broni, a białe za moment przejdą tędy i wyrobią sobie kolejnego wolnego pionka. No cóż, Janek przegrywa partię, no trudno się mówi, moi drodzy. Raport zagrał bardzo oryginalnie, ale też nie na tyle ostro, żeby od początku do końca dominować. Jednak to tutaj nasz zawodnik się troszkę pomylił i to skończyło się porażką. Mam nadzieję, że partia była wartościowa. Końcówki są niełatwe, jak widać. Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach.